Za chwileczkę zaprezentuję Wam, jak na platformie Geniali możemy stworzyć interaktywną tablicę z przesuwanymi elementami. Szczególnie świetne narzędzie do wykorzystania w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej. Stworzę sobie najpierw pusty szablon. Ponieważ na niej będą znajdowały się przesuwane elementy kolorowe, napisy, więc moje tło nie będzie kolorowe, żeby nie przyćmiło tego, co na tej tablicy będzie. Wybiorę sobie z galerii, z obrazów, z biblioteki Pixabay, wpiszę szkołę i tu mam do wyboru mnóstwo szablonów. Bardzo fajnym szablonem jest taka kolorowa, jest taka tablica, na przykład taka, ale jeszcze niżej jest taka tablica, którą sobie wybiorę jako tło główne. Teraz tą tablicę, ta tablica jest zablokowana kółeczką, to znaczy, że ona będzie nieprzesuwana, tak? Dodam teraz napis układaj. Zmienię sobie kolor, by był widoczny na tablicy. Układaj kompozycję z figur, ponieważ przygotuję tę interaktywną tablicę z figurami geometrycznymi. Ponieważ elementy zawarte na tej tablicy będą musiały się poruszać, to ten napis też zablokuję, używając kółeczki. On już będzie nieprzesuwany. Z interaktywnych elementów wybiorę sobie różne figury geometryczne. Zrobię na przykład, przygotuję kwadraciki w różnych kolorach i teraz, żeby nie wykonywać tak dużo czynności, to ja po prostu je skopiuję, używając przycisku i wkleję CTRL-V. Mamy już dwa trójkąty. Mogę zmienić kolor. Mogę pomniejszyć lub zwiększyć. No, tych figur musi być dosyć dużo. Teraz przygotuję jakieś koło dla dzieci. Niech to będzie koło turkusowe. Skopiuję. Będzie tych kół więcej, ale zmniejszę ich rozmiary. Zmienię kolory. W ten sposób możemy dodać bardzo dużo różnych kształtów dla dzieci, by one potem mogły układać różne swoje kompozycje, a pokażę, w jaki sposób te elementy się będą przesuwały. Jeszcze tylko zmienimy kolory gwiazdek. Niech będzie żółta gwiazdka i jeszcze nie ma zielonego elementu tutaj sobie. W ustawieniach w tej zębatce musimy zmienić ustawienia. Jest taka rączka przesuwanie elementów, którą musimy zaktywować. I teraz w podglądzie naszej tablicy interaktywnej napiszemy sobie tablica z figurami. Układaj kompozycję, więc mamy przesuwane figury. Tych figur powinno być więcej, by dzieci mogły sobie układać dowolne swoje kompozycje. Ja tylko pokazuję, jak to bardzo prosto i bardzo szybko wykonać. By uzyskać link, musimy to opublikować. Tablica z figurami. I teraz już możemy zobaczyć po
po opublikowaniu tą naszą tablicę. Bardzo szybki sposób na wykonanie ciekawej pomocy dla dzieci.